generała Dowbor-Muśnickiego, który bardzo dużo uwagi poświęcił konieczności pracy na rzecz państwa polskiego. Twierdził, że państwowość polską właśnie buduje się pracą. Powiedział też o takich różnych polskich przymiotach. Mówił, lecz nie waśnić się nam, bo waśń w pracy przeszkadza. Kto nie chce się wyrzec waśni, niech opuści społeczeństwo nasze. W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel, pełnomocnik rządu polskiego, przeszły minister i senator Leon Janta Połczyński. Także namawiał do zgodnej pracy nad Polską, która została nam przywrócona.